Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla drużyny Twardych Pierników, Toruń. Wygrał zespół zdecydowanie lepszy. My na początku weszliśmy w ten mecz w końcu troszeczkę lepiej, aniżeli w ostatnich spotkaniach. Natomiast ta druga kwarta ustawiła jakby wydarzenia do końca meczu. 29-6, przejęcie kontroli przez zespół z Torunia i później my gdzieś nie byliśmy w stanie, może nie to, że nawet samymi umiejętnościami, natomiast też my jesteśmy w takim jakby trybie meczowym co 3 dni, plus wyjazdy, plus dogrywki, że no fizycznie po prostu my nie wytrzymaliśmy tego meczu i tutaj nie było już później, uszło z nas powietrze, gdzieś staraliśmy się coś zrobić, natomiast Toruń był dużo lepszą drużyną dzisiaj i w 100% zasłużenie wygrał. Dziękuję. Przede wszystkim duże gratulacje dla drużyny z Torunia, pokazali nam kawał dobrej koszykówki. Oczywiście odnieśli zwycięstwo w pełni zasłużenie. No cóż, my musimy wyciągnąć wnioski i skupić się przede wszystkim teraz na nadchodzącym spotkaniu z Treflem, który jest już w niedzielę i to tyle. Dziękuję bardzo. First of course, I must congratulations for the guys. This is fourth game in 12 days. We started a little bit slow, especially we didn't show enough energy. What we were talking before the game, that it will be one of the decisive and very important things. But in second quarter, I think that we really stepped together. We played really good in defense. And after that, I think that we controlled the game. So congratulations once again. I also want to thank to the fans. We had now like mini series playing at home, and in all games there was a lot of people, good cheering, and it was good to play here. So thank you, and we go on. Przede wszystkim dobrze zagraliśmy w obronie i w ataku. No troszeczkę za dużo zbiórek w ataku zrobił Koszalin, ale w drugiej części spotkania, w czwartej kwarcie, zaczęliśmy lepiej zbierać. No najważniejsze, że wygraliśmy, ponieważ teraz mamy taki maraton trochę meczowy, więc cieszę zwycięstwo i teraz już myślimy o Szczecinie. Dziękuję.